rośliny mogły wzrastać i rozwijać się, trzeba im stworzyć odpowiednie warunki. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Dane, które podamy dziś, pozwolą nam rozwijać się w przyszłości. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Cześć wszystkim! Od września do 30 listopada bieżącego roku trwa w całej Polsce powszechny spis rolny. Łącznie spisowi będzie podlegało około 1,5 miliona gospodarstw rolnych, z czego około 186 tysięcy w województwie lubelskim. Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej m.in. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. Poprzedni spis odbył się w Polsce w 2010 roku i był pierwszym od czasu przystąpienia do Unii Europejskiej. Formę i tryb przeprowadzenia przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego reguluje ustawa o spisie rolnym. Aby przekazać moje informacje dotyczące spisu rolnego, udałyśmy się do Urzędu Statystycznego. Marek Tatarski, kierownik zamojskiego działu Urzędu Statystycznego w Lublinie. Więc jakie gospodarstwa są objęte spisem rolnym? Spisem rolnym są objęte osoby indywidualne, czyli indywidualne gospodarstwa rolne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej. Gospodarstwem rolnym jest gospodarstwo, które posiada powyżej 1 hektara ziemi. Nie dotyczy to produkcji w działach specjalnych, gdzie jest inne kryterium i w skrajnych przypadkach może w ogóle nie być ziemi. I takie gospodarstwo też będzie podlegało spisowi. Na przykład, jeżeli ktoś ma ulę w wystarczającej ilości, ule pszczele, to wtedy nie musi mieć w ogóle ziemi i będzie podlegał spisowi. Jakimi metodami odbywa się spis? Spis rozpoczął się już od 1 września, będzie trwał do 30 listopada. Od 1 września rolnicy już się mogą spisywać poprzez internet na stronie internetowej i tak będzie przez 2 tygodnie tylko spis internetowy. Natomiast w połowie września rozpoczną pracę te rachmistrze, którzy pracują u nas w urzędzie, we wszystkich urzędach statystycznych. Spis internetowy trwa cały czas, od 1 września do 30 listopada. W chwili obecnej również jest możliwość, że rolnik zadzwoni na infolinię i poprosi o spisanie. Wtedy ma możliwość spisania się już telefonicznie, już w tej chwili. Dzień dobry, Aneta Popielec, rachmistrz spisowy, słucham, czy mogę pomóc? Dzień dobry. Chciałaby się Pani spisać przez telefon, tak? Czy dostała Pani list prezesa GUS? Dobrze. I posiada Pani numer gospodarstwa? Dobrze. To będę teraz prosiła o podanie numeru gospodarstwa. Dobrze. I czy rozmawiam teraz z Panią Kingą Kowalską? Zgadzają się Pani dane? Dobrze. I teraz będę poprosiła, czy będzie Pani tak uprzejma podać numer PESEL? Nie jest to oczywiście obowiązkowe pole. Może Pani odmówić. W połączeniu z informacjami zebranymi w planowanym w 2021 roku Narodowym Spisie Powszechnym, Powszechny Spis Rolny 2020 da odpowiedź na wiele pytań dotyczących m.in. starzenia się ludności wiejskiej i problemów następców, zatrudnienia w rolnictwie czy wpływu rolnictwa na środowisko. Wyniki spisu są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo. Pozwala również władzom lokalnym i centralnym do podejmowania trafnych decyzji strategicznych, opartych na analizie zebranych danych. Na podstawie danych spisowych użytkownicy gospodarstw rolnych będą mieli możliwość analiz i porównań najważniejszych zjawisk i procesów zachodzących w sektorze rolnym oraz jego otoczeniu. Pozwoli im to na bardziej efektywne prowadzenie bieżącej działalności rolniczej oraz podejmowanie korzystniejszych decyzji inwestycyjnych, mających na celu m.in. rozwój gospodarstwa rolnego. Rolnicy zobowiązani są do udzielenia dokładnych, zgodnych z prawdą odpowiedzi odnośnie swojego gospodarstwa. Tu jest oczywiście platforma do spisu rolnego spisrolny.gov.pl. Klikamy weź udział w spisie rolnym i zaczynamy.
wskazujemy, czy jesteśmy osobą fizyczną, czy firmą lub organizacją. Ja akurat jestem osobą fizyczną. Wpisujemy PESEL, numer gospodarstwa. Ja już to zrobiłam, więc przechodzimy dalej. Wpisujemy nasze podstawowe dane, imię i nazwisko, region, adres, wszystkie nasze dane. I następnie odpowiadamy już tylko na pytania związane z naszym gospodarstwem, więc jak widzicie, spis internetowy jest prosty i łatwy w użyciu. Dane zebrane w spisie są bezpieczne, a osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Na stronie dedykowanej powszechnemu spisowi rolnemu 2020 spisrolny.gov.pl znajdują się informacje i wyjaśnienia, dlaczego udział w powszechnym spisie rolnym jest obowiązkowy, w jakim celu realizowane jest badanie i dlaczego wyniki spisu rolnego są istotne dla dobrego funkcjonowania społeczeństwa, państwa i polskiego rolnictwa. Spiszmy się, jak na rolników przystało.